Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pozdrawiamy z Biblioteki Oliwskiej w imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Witam Państwa na sali, oczywiście w okrojonym składzie, takim, na który możemy sobie pozwolić. Witam też Państwa, którzy będą śledzić nas z komputerów przez internet. I witam przede wszystkim Magdę Grzybołkowską, naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Też prywatnie się cieszę też na to spotkanie, oczywiście, bo się chwilę nie widziałyśmy od czasów komedy. Tu mamy wystawkę oczywiście książki pani Magdy. Jest tutaj Ksiądz Paradoks, jest komeda Osobiste życie jazzu, prawdopodobnie wypożyczenie Beksińscy i 1945 Wojna i pokój. Magdo, no, pierwsze pytanie, bardzo ogólne. Wspominałaś wtedy, że pracujesz właśnie nad czymś już wtedy i że to jest częściowo też tak wynikające z prywatnych zainteresowań również temat. I czy to było właśnie to, o czym teraz mówimy? Jak w ogóle ten temat do Ciebie przyszedł? Ale Ty mi teraz dałaś zagwozdkę. Nie wiem, czy to chodziło wtedy o to, ale nad niczym innym nie pracowałam. Skąd temat przyszedł? Stąd, że zastanawialiśmy się w wydawnictwie Agora z Pawłem Goźmińskim, szefem wydawnictwa, co teraz napisać. Powiedziałam, że będę pisała dla Agory i co teraz napisać. No i się zastanawialiśmy, on mi przysyłał różne tematy. Ja mówiłam, ja jemu wysyłałam, on mówił, I któregoś razu mówi, słuchaj, dzieci wojny. I to jest taki moment, że czuję się, że tak, to jest to. Intuicja mówi, dobra, Grzebałka, bierz to. No więc tak, ale czy to chyba nie było to, bo to nie. Jakoś nigdy się prywatnie nie interesowałam dzieciństwem wojennym. Może zaczęłyś już rozmowy z babcią lub jakieś tam wspominki około tego. Może chodziło o to, że to też jest związane z moją babcią. A ja nie powiedziałam Ci wtedy, czym ja się zajmuję? Nie, to było tak pół na pół, trochę w tajemnicy, a trochę już ten temat gdzieś wychodził. Dlatego zapytałam dzisiaj. Ale ze mnie małpa. Natomiast, no właśnie, czyli chwytasz ten temat i mówisz tak, to jest to. I teraz ta przekora tego pytania mojego będzie polegać na tym, czy o wojnie już właściwie nie powiedziano wszystkiego, dużo, za dużo, wciąż, więc na jak to się wydarzyło, że stwierdziłaś, że to jednak jest temat i że jednak tam jest coś nowego do opowiedzenia? Nie, w ogóle nie opowiedziano wszystkiego. Uważam, że o wojnie powinno się powtarzać, łapać te ostatnie chwile, kiedy można rozmawiać z żywymi świadkami. Mało tego, wychodzą teraz książki Psy na wojnie, Koń na wojnie i to jest fantastyczne, bo po pierwsze, moim zdaniem zapominamy, czym jest wojna. To już jest trzecie pokolenie, przynajmniej w Polsce, bez wojny i zobaczmy, co się dzieje w Polsce, gdzie dzieci przebierają się na rocznicę Powstania Warszawskiego, w hełmy z karabinami biegają, kiedy no nie wiem, członkowie Konfederacji nie chcę mówić, że na pewno dążą do wojny, ale no mają takie swoje zachowania faszystowskie, które skądś się biorą i bardzo uważam, że trzeba cały czas powtarzać, czym była wojna, ale to też jest ciekawe, bo wojna jest opowiedziana bardzo, ale wojna przede wszystkim jest opowiedziana z wysokiego tonu. To są bitwy, to są wodzowie, to są układy, to jest spotkania w Poczdamie, tu Stalin pali cygaro, tu Churchill z nim rozmawia, tu coś. A mnie najbardziej interesuje historia taka zwykła, codzienna, malutka, która no, właściwie tak jak moja babcia, prawda, która dotyczy mojej babci, która by mnie dotknęła odpukać, gdyby była wojna, więc to mnie szalenie ciekawi i owszem, są wspomnienia na ten temat, ludzie opowiadają, teraz wyszła świetna książka Karoliny Sulej na przykład o ubraniach w obozach koncentracyjnych, ale tych książek wciąż jest mało i owszem, są książki o dzieciach na wojnie, ale są to książki przeważnie, które ukazują bohaterstwo dzieci albo straszliwe cierpienie dzieci, a mnie interesowało i bohaterstwo, i cierpienie, ale też takie zwykłe życie, bo przecież ktoś miał zwykłe życie. Ja w ogóle miałam taki zamiar na samym początku, że zrobię też reportaż o nudnym życiu na wojnie. Wydawało mi się, że moja babcia miała nudne życie na wojnie, ale w trakcie zbierania materiałów, w trakcie pracy doszłam do wniosku, że jednak nie ma czegoś takiego jak nudne życie na wojnie, że każdy los wojenny jest w jakiś sposób, nie chodzi o to, że ciekawy, ale w jakiś sposób jednak jest straszny. I mojej babci też oczywiście nie był nudny.
Jak już przy założeniach jesteśmy, to też na chwilę skręcę w tę stronę. Twoją książkę da się czytać na raty, właściwie z mojej strony powiedziałabym, nie da się inaczej, tak? Czy zbyt duży jest ogrom tej empatii czytelniczej, żeby móc jakby pochłonąć to w całości. Natomiast oczywiście językowo wspaniale da się, można usiąść na jednym posiedzeniu. Więc można to czytać i w cząstkach, tak, jak pojedyncze reportaże, i jako całość. Powiedzmy, ta wspólna tematyka stanowi o całości tego uniwersum. Też nienachalna obecność Magdy Grzybałkowskiej w książce daje nam spójność tej książki. Czy z góry zakładałaś, że będzie to taka szeroka panorama światowa? Tak? Czy to było od początku planowane, czy też ta mapa zaczęła ci się rozszerzać w trakcie poszukiwań? Nie, ona mi się niestety skurczyła z powodu COVID-u, bo jeszcze chciałam zahaczyć o Azję, no ale trzeba było się ograniczyć. Natomiast tak, od początku było założenie, że tak jak 45 rok był książką skupiającą się na Polsce, no bo nie tylko na Polakach, ale na tych takich naszych granicach, to tutaj postanowiliśmy z wydawcą, że pojadę w świat. I wojna z perspektywy dzieci z różnych krajów. I Amerykę miałam od razu w założeniu, ale nie Japończyków, o nich nie wiedziałam. To się dowiedziałam w trakcie researchu. I chciałam dzieci z basenu Morza Śródziemnego. No, trafiłam na dzieci hiszpańskie. Oczywiście bardzo chciałam niemieckie dzieci. Bardzo mnie ciekawiły niemieckie dzieci. Bo ja zawsze w dziecięcy myślałam, no myśmy płakali, oni się na pewno śmiali. A to oczywiście takie dziecięce myślenie, wcale tak nie było, ale ciekawiło mnie to. No i oczywiście Azja musiała być i Kazachstan, no bo też się dowiedziałam, że też nie wiedziałam wcześniej, że dzieci były w łagrach. Bo to nie jest tak, że ja wszystko wiedziałam na samym początku i tylko sobie wybrałam, żeby rozszerzyć punkty. No niektóre rzeczy były oczywiste tematy, no powstanie warszawskie, no to już jest najbardziej przegadany temat świata, ale ja nie mogłam tego pominąć. Wydawało mi się, że to jest takie coś, czego nie można pominąć. Tym bardziej, że chciałam się skupić najbardziej na dzieciach cywilnych, a potem się okazało, że mam tak fantastyczne opowieści jednak tych walczących dzieci, że włączyłam, pomieszałam ten reportaż. No i tak właśnie stąd ta mozaika, ale oczywiście jeszcze miałam jechać do Holandii, do Amsterdamu, bo chciałam pokazać losy kogoś takiego jak Anna Frank, tylko że kogoś, kto przeżył. I umówione byłyśmy, ale no COVID, no, a ja już musiałam kończyć książkę. Albo na przykład chciałam jeszcze zrobić reportaż o wilczych dzieciach. To są te niemieckie dzieci z Prus Wschodnich, które wskutek zawirowań wojennych, wskutek ucieczki przed frontem białoruskim pozostały tam jako takie dzieci niczyje i one trafiły na Litwę, tam zostały zruszczone do Związku Radzieckiego i one się po wielu latach zaczęły dowiadywać, że są Niemcami. I to oczywiście to też nie jest taki temat nieznany, ale w Polsce nie jest aż tak bardzo. Zresztą trudno 70 lat po wojnie mieć taki temat ekskluzywny, o którym nikt nigdy nie pisał. No mojej babci nikt nie pisał, no, ale nie była ekskluzywnym tematem, po prostu była na robotach w Niemczech. Jest tam pewnego rodzaju klamra, prawda? Bo zaczynamy jednak stąd, z Gdańska, z wsi Stutthof i kończymy na opowieści twojej babci, tak? Czy to też jakby w zamiarze było, tak? Czy to też przypadku nie ma Magdy Grzybałkowskiej? Nie, z Gdańska chciałam zacząć dlatego, że no, żeby uhonorować moje miasto, w którym się urodziłam i w ogóle z Gdańska, no bo wydawało mi się, że to będzie ciekawe. A moją babcię dam na koniec, żeby tak nie patować jednakże babcią, ale faktycznie się z tego taka klamra zrobiła, to dobrze mówisz. Zresztą z Gdańska, mało tego, z Gdańska, z Oliwy, bo przecież historia, która się dzieje panu Arturowi, to się dzieje tutaj w domu dziecka, co teraz jest zakład poprawczy i on tutaj witał Hitlera przecież niedaleko tutaj gdzieś, gdzie pętla. Z dzieciakami z tego domu dziecka, więc to wszystko tutaj się w ogóle działo, przynajmniej ten pierwszy reportaż. A która z historii była pierwsza, z której się zaczęło, czy jednocześnie pracowałaś na tym? Jednocześnie. To było tak, że jeden robiłam, z kimś się umawiałam, gdzieś tam zdobywałam materiały, więc to się tak nakładało. A o czym ja robiłam pierwszym? Nie pamiętam, wiesz? Myślałam, że po prostu, dlaczego się tak się zastanawiałam nad tym właśnie rozrostem, nie? Bo one się gdzieś tam o siebie zahaczają trochę te historie. Dobrze, selekcja, tak? Czy miałaś nadmiar materiału, czy miałaś za mało materiału?
Jeżeli na odbiór, to w jaki sposób dokonuje się później selekcja tych opowiadań, czy też gradacja? Ja nie miałam nadmiaru materiału, jeśli chodzi o konkretne reportaże. No może w przypadku Łagrów miałam nadmiar materiału, dlatego że w Związku Radzieckim, znaczy w Rosji to jest bardzo opisane i... O Jezu, słyszę siebie. Już nie, ale no to po prostu nadmiar materiału w tym sensie, że po rosyjsku musiałam dużo czytać. Myślałam sobie, Boże, czemu tak ciągle wydają to po rosyjsku i wydają. Ale nie, miałam więcej tematów niż weszło do książki, bo niektóre tematy nie udają się. To jest tak, że idę gdzieś i z kimś porozmawiam i nie każdy człowiek ma w sobie taką moc, albo ma tyle wiedzy w sobie na swój własny temat, no bo jak ktoś był malutki bardzo, jak w czasie wojny, zna tylko z historii fragmenty od rodziców, na przykład taki pan, to powiem na przykładzie, świetna historia byłaby, krótko mówiąc, pan był Niemcem, jest Niemcem nadwołżańskim i razem z rodziną trafił do Polski, uciekali przed frontem do Polski i on był bardzo malutki, miał rodzeństwo jeszcze trochę starsze i trafili do obozu dla Niemców, no bo Niemcy nadwożeńcy byli traktowani jako Niemcy. Trafili do obozu dla Niemców w Polsce w 1945. Rodzice chodzili gdzieś na roboty i tam przyjechał NKWD, a oni mieli radzieckie dokumenty i NKWD ich wywiozło na Syberię. Ale dzieci w baraku zostały, bo dzieci nie poszły na roboty. I dzieci spotkały się z tymi rodzicami dopiero po 40 latach. Ci rodzice nie też zapomnieli o tych dzieciach. Ale w ogóle nigdy nie szukali kontaktu ze swoimi dziećmi. Tam sobie ułożyli życie, urodzili jeszcze jedno dziecko i te dzieci zostały właściwie takie bezradne. Więc historia do opowiedzenia niesamowita. Ale ten pan nic nie wiedział. On wiedział tylko to, co ja Państwu teraz mówię, a to jest za mało na reportaż. Oczywiście, gdybym miała dużo bardzo czasu i skupiła się tylko na tym temacie, to ja bym oczywiście to zrobiła. Ale jednak miałam kilkanaście tematów pod opieką, więc nie mogłam się na tym skupić. Natomiast jeden temat, który trochę mi wyszedł, a trochę nie wyszedł, nie mógł wejść do książki, ponieważ ostatecznie nie udało mi się spotkać z dzieckiem wojny, ale tak fajna była to historia i samo poszukiwanie tego człowieka, że poszło to do dużego formatu. To było 1 czerwca tego roku, w Dzień Dziecka, pamiętam, jakby ktoś z Państwa chciał zajrzeć sobie do archiwum. To jest historia listów, które 70 lat przetrwały pod podłogą pewnego domu w Gorlicach, w Kwiatonowicach, w domu pod Gorlicami, które to listy były pisane przez matkę i syna do mężczyzny, ojca i męża, który był w Wehrmachcie i stacjonował w tym domu w Gorlicach. Zostawił te listy pod podłogą, oni uciekali potem przed armią radziecką. I właściciele tego domu, polscy właściciele, którzy znaleźli te listy jakieś 15 lat temu, kiedy robili remont, czy tam 10 lat temu, bardzo chcieli, żeby te listy trafiły z powrotem do tej rodziny. I poprosili mnie, czy ja bym mogła znaleźć tę rodzinę. Tyle było trudności, naprawdę, bo najtrudniejsze było odczytanie tych listów. Chłopca odczytanie listów, to już nie chodzi o to, że one po niemiecku były, ale chodzi o to, że żona, matka tego chłopca pisała kurentą. To była taka kaligrafia przedwojenna niemiecka, kompletnie nie do odczytania. Tam wszystkie litery stają na głowie. Tam litera B wygląda jak G, litera... Ja nawet się próbowałam nauczyć kurenty. Mówię, kurde, no widzę litery, a nie mogę tego odczytać. Wszystko tam te litery po prostu wariują. I dobra, znalazłam człowieka w Berlinie, który czyta kurenty. Odczytał je dla mnie, na niemiecki oczywiście, bo nie zna polskiego. Ja sobie przetłumaczyłam, słabo znam niemiecki, więc tłumaczyłam z pomocą Google Translate. Więc było tak śmiesznie, że Google Translate przełożył, że ten żołnierz był kobietą, znaczy był rodzaju żeńskiego, a ona była rodzaju męskiego. W związku z tym było tak, moja droga, jak się trzymasz na wojnie, czy tam mocno strzelają? Taki, myślałam, że taki bardzo feministyczny jest ten tłumacz internetowy. I ten pan się tak zaangażował, tak go zafascynowała ta historia, ten mój tłumacz z kurenty na niekurentę, że pomógł mi znaleźć rodzinę, żyje ten chłopiec, który pisał listy. No to jest oczywiście dzisiaj starszy pan. I ja byłam tak pewna, że on się ze mną zgodzi spotkać, że będzie skakał do góry z radości, że są te listy, że to po matce, pamiątka, a te listy piękne. Odciski są ust na liście, rysuneczki, zasuszone kwiatki w środku.
Bardzo, ona była bardzo romantyczna i bardzo zazdrosna o swojego męża żołnierza i pisała do niego, no wyobrażam sobie, bo on był ranny, pewnie tam ci w szpitalu nie jedna sanitariuszka w głowie zawraca, takie tam robiła mu awantury. A potem pisała, nie, nie, kochany, ja cię kocham, wybacz, że tak piszę. No i myślałam, że to dlatego pana będzie radość. I naprawdę wyobrażałam sobie, już tak szukałam w internecie noclegów w pobliżu jego miejscowości, znalazłam sobie jak już dojechać, tam dolecę samolotem gdzieś, potem wezmę samochód, dojadę, wszystko, wszystko miałam już zaplanowane. Wyobrażam sobie, że on ma taki dom czyściutki, jak to Niemiec, nie? Że obrus w kratkę, że siedzimy, pijemy kawę, i on tak opowiada właśnie, bo ja chciałam bardzo, żeby on mi opowiedział losy dziecka na wojnie, niemieckiego, chciałam tę perspektywę niemieckiego dziecka. I wiecie, co państwo odmówił? Nie zgodził się. Nie wiem dlaczego, to było jak taki cios. Bo to naprawdę była ciężka praca. Pół roku, oczywiście nie to, że tylko tym się zajmowałam, bo robiłam też inne rzeczy. I on mówi, że najm. No jak najm, to najm. No to, bo to jeszcze przez jego córkę się kontaktowaliśmy. I ona była bardzo życzliwa i mówiła, że chciałaby, żeby tato... I on nie chciał nawet tych listów. No to mam je do dzisiaj w domu. Następuje pierwszy moment tej demitorolizacji, prawda, tej historii, w którą się angażujemy. Ja chciałam się zapytać o taką podwójną rolę właśnie reportera, tak? No bo z jednej strony empatia wobec osób, z którym się spotykasz, z którymi budujesz jakąś relację przecież w trakcie tej rozmowy, jednocześnie przecież podejrzliwość, prawda? Taka jednak weryfikacja tego, co oni mówią, co oni opowiadają. I też jakby no, poruszasz dość ważny temat. Na ile te historie są prawdziwe, na ile tam fakty się zgadzają? To jest w ogóle kwestia pamięci. Pamięć jest drugim bohaterem mojej książki, tam takim bohaterem w tle, który się przewija przez wszystkie reportaże niemal. Co jest prawdą, a co jest nieprawdą w opowiadaniach tych ludzi. Oczywiście ja nie zakładam, że oni mi kłamią w żywe oczy, to tak nie zakładam, tylko no, 70 lat, 80 lat po wojnie, każdy ma prawo nie pamiętać, jeszcze po COVID-zie to w ogóle, więc tak jest. I też jeszcze tak, bo mówiłaś, co jest prawdą, jak weryfikować i jeszcze jest trzeci podpunkt, ja bym do tego dodała, czyli jak nie pozbawić ludzi godności, jeżeli nie wszystko to, co oni mówią, jest prawdziwe. Ale mówię, nie zakładam, że kłamią, tylko po prostu, no, co pan robił 4 sierpnia w 1944? No, kto z nas pamięta, prawda? Co ja robiłam w 1993 w lipcu? Nie mam pojęcia. Lata nakładające się też narracji. Tak. Więc to jest niemożliwe, ale oczywiście też ci ludzie tyle razy opowiadali te historie, jednak wojna tak bardzo w nich tkwi, że też pamiętają wiele rzeczy. No więc ja po pierwsze bardzo szczegółowo staram się weryfikować, bo jednak, wiesz, no ja nie zweryfikuję, ja nie sprawdzę, czy dziewczynka, czy pani, która mówi, że miała czerwoną sukienkę, ona na pewno miała tę czerwoną sukienkę. To jest już nie do sprawdzenia. Ale jeżeli pani mi mówi, że 4 sierpnia 1944 zasypały ją gruzy Banku Polskiego, to ja muszę znaleźć historię Banku Polskiego w Warszawie, bo to w Powstaniu Warszawskim, znaleźć historię o tym zawaleniu i tak dalej. I też nie po to, żeby potem powiedzieć, a kłamała pani, tylko żeby uzupełnić, wzbogacić. No i akurat to się w większości rzeczy się potwierdza, ale to jest tak jakby takie jeszcze uzupełniające. Więc ja to robię, dlatego ja tak długo piszę, bo każde zdanie niemal staram się, każdy akapit staram się, żeby miał jakieś podkładkę, potwierdzenie, a jeszcze to jest tak, że oczywiście jak sprawdzam, to zawsze jakieś boczne wątki mnie interesują, jak na przykład o łagrach robiłam, to Boże Święty, ja poznałam chyba losy wszystkich takich przywódców radzieckich, tych NKWD-zistów, bo one mnie ciekawiły, więc zaczynałam w to wchodzić. Nagle wieczorem się orientuję, że ja nie piszę, tylko sobie jakieś oglądam filmiki o nich, jakieś coś, więc a to jak ten wyglądał, a ten miał taką czapkę, albo na przykład ktoś mówi, że wyszedł z łagru, miał na sobie czapkę budionówkę. No to ja muszę wiedzieć, co to jest ta budionówka. Wydaje mi się, że wiem, ale sprawdzam. I się okazuje, że nie wiem. To jest taka czapka z czubkiem i z gwiazdą tutaj. Więc też takie rzeczy sprawdzam. Albo jak Niklasa Franka, ojca płaszcz wisi, czyli Hansa Franka płaszcz wisi w ogrodzie, no to ja sprawdzam modę żołnierską, niemiecką w czasie II wojny światowej
i sprawdzam, czy ten płaszcz, bo to miałam zdjęcie tego płaszcza, czy on tak wyglądał, czy nie tak, staram się znaleźć zdjęcie Hansa Franka w takim płaszczu, więc to mi zajmuje bardzo dużo czasu, no ale już tak mam. Jest jakby, mnie zainteresowało osobiście tam kilka historii najbardziej, tak, które miałabym gdzieś tam podkreślić. Wiadomo, że te gdańskie, bo tożsamość gdańska to jest po prostu, myślę, że dla wielu osób tutaj interesujące. Ale właśnie tutaj, skoro już o pamięci, skoro o tym właśnie przetwarzaniu, poszukiwaniu, no to wiadomo, do pani Diny Szulakiewicz zmierzam. Jak ta historia dla ciebie wyglądała? Jak te rozmowy z nią wyglądały? Tak? Bo mamy próbkę tego w książce, ale jest to jednak dla mnie ciekawe. Rozmowa, w której jakby codziennie zmienia się wersja. No to było tak, bo jakby państwo, ktoś z państwa czytał książkę? Dobrze, to ja powiem tylko, że Dina Szulakiewicz to jest kobieta, która mieszka w Karagandzie w Kazachstanie i ma losy zwykłej radzieckiej kobiety, bardzo ciężkie życie i ona nie wie, kim ona jest. Ona po prostu, jej świadomość odnajduje się w łagrze. Tylko ona nie wie, czy ona się tam urodziła, czy ona została przywieziona do łagru, czy trafiła z matką, czy trafiła z siostrą, czy trafiła sama. Tego nie wie. I ona z łagru trafiła, bo dzieci łagierne trafiały do tak zwanych diet domów, a potem w wieku 14 lat albo dalej się uczyły, albo były wysyłane do pracy. I ona trafiła do fabryki Walonek w wieku 14 lat i potem już ciężkie życie. To ją różni od radzieckiej kobiety, że od takiej przeciętnej radzieckiej kobiety, że ona całe życie szuka swojej tożsamości. Ona nie ustąpi, ona nie umrze, dopóki się nie dowie, kim ona jest. Ale próżnia nie lubi pustki, to bez sensu, natura nie lubi pustki. W związku z tym ona te braki w swojej tożsamości uzupełnia coraz to nowymi historiami. Raz jest córką polskiego oficera, który zginął w Katyniu. Raz jest córką radzieckiego generała i w ogóle jej te rzeczy nie przeszkadzają, dlatego że te jej życiorysy, które ma takie różne, one dla niej są płynne. To nie jest tak, że ona mówi, no widzi pani, kiedyś myślałam inaczej. Ona mówi do niej, pani Dino, no bo pani mówiła, że była pani córką radzieckiego, że polskiego oficera, który zginął w Katyniu. Mówię, to jak pani teraz mi mówi, że w Leningradzie pani mieszkała i tata był generałem radzieckim i pani ta pani Stalina. Ja mówię, przecież radzieccy generałowie zabijali polskich oficerów w Katyniu. Nie ma takiej kariery w historii, że polski oficer nagle, znaczy są takie kariery, ale nie taka, że polski oficer zostaje radzieckim generałem, to za późno. A ona mówi, a widzi pani? A mojemu tacie się udało. Także ona po prostu wszystko potrafiła na swoją korzyść przetłumaczyć. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ona ma jakieś strzępeczki. Ona nawet ma 3 czy 4 daty urodzenia i to jest między 36 a 41. Także wszystko potrafi sobie tam zracjonalizować. I jak to wyglądało, jak ja rozmawiałam z nią. No więc pojechałam do niej pierwszy raz. Ona mieszka w takim bloku czteropiętrowym. To jest blok, który został postawiony w latach 60. I jak widziałam zdjęcia jej sprzed bloku w latach 60., to tak jak ten blok tam został postawiony, to jest takie osiedle całe, tak do dzisiaj stoi, czyli nie ma na przykład chodnika. Jeszcze do dzisiaj chodnika nie zrobili. Czyli cały czas jest taka pieszczysta ścieżka przed tym blokiem. Tak jak go postawili, tak stoi. I już potem więcej nie. Gdzie drzewa porosły wielkie i tak dalej. No i siedziałam u niej w domu. No to nie można od razu tak zaatakować, tak przystąpić do rozmowy. To zresztą było bardzo trudne dla mnie, rozmowa z nią, dlatego że pojechałam do niej bez tłumacza, bo jednak tłumacz bardzo zabija intymność, która jest między rozmówcami. Bo pierwszy raz do niej pojechałam w ogóle z Jekateriną Kuzniecową, taką dziennikarką, która mnie z nią skontaktowała, dziennikarką z Karagandy. Więc poznałyśmy się, wypiłyśmy czaj, zjadłyśmy ciasteczka, no i poszłyśmy sobie do domu. I nas była umówiona z Diną taksówką i tak sobie poszło się w ogóle za miasto, porwanie. Bo jak jechałam pierwszy raz z Jekateryną Kuzniecową, to tak gadałyśmy dużo, że nie zwracałam uwagi, gdzie. A potem Karaganda jest, to oni
oni się nie muszą ograniczać w terenie, jeśli chodzi o kazanie. Więc to miasto ma naprawdę jest... Nie ma wiele ludności, ale to się... Boże, to osiedle było tak, jakby między Gdynią a Gdańskiem były pola tylko i potem następne osiedle jest właśnie... Wyjechali z Gdańska, ale w Gdyni po raz osiedle, ale między nimi nic nie było. Sam się porwał, nie? Jak nic. Ale nie, po prostu tam było to osiedle. I ona mieszka w, no, w takim mieszkanku malutkim, jednopokojowym, kawalereczka, ale... Ale myślę, że całkiem godne ma te warunki. Przychodzi do niej kobieta sprzątać, bo ona od tej pracy w fabryce walonek, bo w fabryce walonek to ona filcowała te walonki i to się w zimnej wodzie filcuje. I ma tak strasznie pokrzywione palce, nie może ich wyprostować, więc ma tam... Z miejscowego mopsu ma pomoc taką, więc czyściutko i tak dalej. No i herbatę zrobiła, właśnie ciasteczka, przyniosła dokumenty, no i siadłyśmy, oparłam się o ceratę i zaczęłyśmy rozmawiać. No to wiesz, najpierw się mówi, mówię, o Jezu, czebuszka stoi, bo zabawki jej syna, który niestety, albo jej córki, syn niestety jest alkoholikiem i mieszka na klatce schodowej, matka go już nie wpuszcza do domu, a córka mieszka w Niemczech, więc te zabaweczki były takie, więc tam, a to zawsze jakieś takie punkty styczne, prawda? No mówi, a to mojego syna, a to coś tam. No i się okazało, że ja ten rosyjski tak wcale całkiem dobrze umiem, więc rozumiałyśmy się. Ja potem naszą rozmowę dałam do odsłuchania pewnej Rosjance, bo bałam się, że Dina do mnie powie pewne takie rzeczy, które mogą mi umknąć, a jednak szczegół jest strasznie ważny. No i śmiałyśmy się i gadałyśmy i ona płakała też i była zrozpaczona i te mi swoje kolejne życiorysy opowiadała i te swoje przekonania. Ona w ogóle kiedyś była przekonana, że jest żydowskiej w Karabachu. Jest Nie, ale w każdym razie ona mówiła, że to było ormiańskie. I ona Nona, tak, Nona. I ona mówi Nona. Ale też na przykład jest ciekawe to, że ona gdzieś w głębi swojego umysłu ma polskie wyrazy. Bo mówi, że pamięta, jak rodzice to mówili. Mówi tam, nie pamiętam co, ale mówi, ja tam przypuśćmy salon czy pokój, mówi, czy to jest polskie. Ja mówię, no tak, to jest polski wyraz, nie? Ale też mówiła, jak powiedziała jakiś taki wyraz, co ja potem spisałam z nagrania i poszukałam tego przez internet i się okazało, że to jest słowo estońskie. Albo po prostu miała sąsiadkę Estonkę przez całe życie, a może gdzieś, no szalenie tajemnicza sprawa. Ja w ogóle postanowiłam, o tyle ile mogłam, pomóc jej trochę. I właśnie to jest ten wątek, jak daleko zawędrowała empatia Magdy Grzebałkowskiej, tak. Ale coś się udało zrobić, tak, prawda? Tak, to jest wiele, ale... A kto czytał to i tak? To tak jak już wspomniałaś, że nagle się rosyjski odświeżył częściowo, to w ilu językach rozmawiałaś w trakcie? Po japońsku rozumiem, nie. Ci Japończycy też już japońskiego nie znają, ale rozmawiałam po angielsku, po niemiecku, po rosyjsku i po hiszpańsku. Ale to nie jest tak, że ja mówię świetnie w tych językach. W każdym mówię fatalnie. To jest mój kompleks potworny. Ja po prostu, są tacy ludzie, którzy jak efekt, to nie powiedzą najprostszego zdania, nawet nie poproszą o wodę w sklepie. A ja mam na szczęście tę cudowną cechę, którą sobie bardzo chwalę, że się w ogóle nie przejmuję tym, że ja nie znam języka.
bo byle się dogadać, to zawsze jakoś będzie. Teraz byłam we Włoszech przez 3 tygodnie, kompletnie nie znam włoskiego, no ale znam trochę hiszpański. Się okazało, że w ogóle się dogaduje. Bez problemu. Więc oczywiście, ale w Hiszpanii to w ogóle jest taka zabawna rzecz, bo ja w Hiszpanii robiłam też wywiady po rosyjsku. Ponieważ bohaterowie mojego reportażu zapamiętali rosyjski, chociaż są urodzonymi Hiszpanami, ale oczywiście czują się Baskami bardziej. No właśnie, to są te historie, które mnie zaskoczyły już, czyli to jakby wracając do tego mojego pierwszego pytania, czy coś nowego o wojnie, tak nagle się okazuje, że w tej naszej edukacji są jakieś luki, bo właściwie zupełnie nie miałam pojęcia o tym, co się działo z Japończykami, już nie mówiąc o tym, kto się w ogóle zastanawiał u nas, co się działo z Japończykami po ataku na Pearl Harbor, czy też właśnie ta historia Basków, prawda? Czy dla ciebie to również były rzeczy zaskakujące? Jak to mówi mój sąsiad Kaszub, to był siok. naprawdę, nie miałam o tym pojęcia. Do Japończyków trafiłam w taki sposób, że ja po prostu szukałam amerykańskiego chłopca, który przeżyłby tę wojnę, bo chciałam różne perspektywy, prawda? Wyobrażałam sobie, że amerykańskie dziecko, no to nie doświadczyło takiej grozy, jednak myśmy byli, Europa była bliżej tego piekła, niż tego niższy krąg piekła, ale chciałam, żeby to był chłopiec, z tego względu, że chciałam, żeby on potem pojechał na wojnę w Korei, czyli żeby ta wojna go jednak nie ominęła, kiedy u nas już czyli ta wojna i tak złapała za gardło te dzieciaki. I zaczęłam szukać takiego chłopca poprzez moją przyjaciółkę z Los Angeles, a ona napisała, wiesz co, nie mam takiego Amerykanina, takiego amerykańskiego, ale mam znajomego Japończyka, no który też jest Amerykaninem, ale i tylko, że ona pisze, nie wiem, czy on ci się nada, bo on był internowany ze swoją rodziną. Ja mówię, no to weź już, nie szukaj nikogo, tylko pisz do niego na jak najszybciej. No i jego się nie udało namierzyć, nie wiemy, co się z nim stało, ale już jak miałam trop, to dzięki Bogu tym tematem interesują się historycy na Uniwersytecie w Białymstoku. Więc książka jest na ten temat, więc ja sobie, wiesz, wiedzę czerpałam i pojechałam z tą książką do panów Japończyków. Boże, oni byli wzruszeni, że gdzieś w jakiejś Polsce, co w ogóle nie wiadomo, gdzie to jest, w Białymstoku już nie mówiąc, gdzie to jest, że tam naukowcy się zajmują, bardzo dobrze napisana książka naukowa, z której korzystałam. No i nawiązałam kontakty poprzez, przecież Amerykanie mają ciągle mnóstwo stowarzyszeń, więc nawiązałam kontakt poprzez Stowarzyszenie Japońskich Weteranów z Korei. No to oni wszyscy byli internowani i z dwoma panami się spotkałam, cudowni, więc rozmawiałam z nimi po angielsku. A co do dzieci hiszpańskich, to do Basków, to są dla tych Państwa, którzy nie wiedzieli, aha, bo o co chodzi z dziećmi japońskimi? Chodzi o to, że po ataku na Pearl Harbor, Japonii na Amerykę, Amerykanie internowali wszystkich Japończyków przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych jako zagrożenie, że mieliby być szpiegami na rzecz Japonii. Oczywiście prawda jest inna, chodziło po prostu o przejęcie, chodziło jak zwykle, wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o przejęcie majątków Japończyków oraz chodzi o to, że Amerykanie szczerze i głęboko nienawidzili Japończyków. To był dla mnie duży szok, bo oczywiście wiedziałam, że antysemityzm był w Ameryce, no ale gdzie nie był, że bardzo był rasizm wobec czarnoskórych Amerykanów, natomiast to, że tak bardzo nienawidzili Japończyków i Chińczyków też, no to był dla mnie szok, zwłaszcza w Kalifornii, bo tam ich było najwięcej, no bo jak my z Europy na wschodnie wybrzeże, no to Azja, zachód, prawda? No i chodziło też o to, żeby przejąć ich majątki, co się zresztą udało. A co do tych dzieci hiszpańskich, to ja po prostu szukałam jakiegokolwiek tematu z basenu Morza Śródziemnego, bo chciałam, żeby opisać, chciałam opisać historię dzieciaków z Morza Basenu Śródziemnego, greckie, włoskie, hiszpańskie, bo byłam ciekawa, a nie wiedziałam nic. I wiesz, to jest tak, że zawsze o tym temacie rozmawiasz i gadałam z kolegą, który mówi, słuchaj, to ja cię skontaktuję z Iwoną Zielińską z Instytutu Polskiego w Madrycie, ona jest petarda, ona zaraz coś wymyśli. I faktycznie, ja do niej napisałam, ona w ciągu godziny odpisała i mówi, że oczywiście pomyśli, ale pierwsze, co jej przychodzi do głowy, to właśnie dzieci Basków, które wywieziono w czasie wojny cywilnej z Hiszpanii. To wywieziono około, już nie pamiętam, bo nie chcę teraz tutaj palnąć, ale około 30 tysięcy dzieci wywieziono przed wojskami Franka z Hiszpanii.
A 3000 dzieci przy tym wywieziono do Związku Radzieckiego. To były dzieci komunistów, no, więc przyjęto je tam chętnie. No i wygrał Franco. Stalin nie chciał wypuścić tych dzieci z powrotem do Hiszpanii. No i dzieci zostały w Związku Radzieckim. Do 1941 roku były w raju. To Państwo sobie przeczytają. Prawdziwy raj to był. Pod każdym względem dla tych dzieci. No a potem w 1945 zaczęła się wojna i Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, więc zaczęła się wojna w Związku Radzieckim i bardzo ciekawe są losy tych ludzi. Ja mam takich dwóch rozmówców, którym się losy potoczyły zupełnie inaczej, wręcz modelowo inaczej, więc też polecam tym z Państwa, co nie przeczytali. I jeszcze o dwie historie w takim razie, żebyś tak delikatnie może o nich wspomniała. Według własnego uznania, co wolno powiedzieć, co nie, czyli właśnie historia Hansa Franka, która jest zupełnie dla mnie interesująca, że jakby, no, jego dzieci z zupełnie innej strony tej wojny doświadczały. To jest to, co powiedziałaś, że dzieci niemieckie na pewno się śmiały, kiedy inni tam, a też jakoś ta groza docierała, prawda, za mury Wawelu. No i druga sprawa, czyli właśnie ten Kaliningrad, tak, czyli ta tożsamość mieszana, tożsamość Mischlinga, tak. Bo też w pewnym stopniu dużym twoja książka jest również o tożsamości przecież. Tak, ja w ogóle strasznie chciałam dotrzeć do tego niemieckiego dziecka i jak ten pan od listów mi odmówił i moi znajomi, których pytałam, czy mogliby, znajomi z Niemiec, czy mogliby zapytać swoich krewnych, swoich znajomych, którzy byli dziećmi w czasie wojny, czy chcieliby ze mną porozmawiać, to też odmawiali. Oczywiście wszystkich Niemców nie przepytałam, ale wtedy jak tak przeszukiwałam internet i też ja wtedy, ja zawsze jak pracuję nad książką daną, to skupuję masowo różne książki i zapełniam półki książkami i też wtedy kupiłam książkę Kriegskinda, czyli Dzieci Wojny i to była książka angielskiej dziennikarki. I to była książka, w której są dzieci nazistów. I też wyszła wtedy mniej więcej książka, w ogóle wywiady, takie reportaże o dzieciach nazistów. I mówię, Boże, no to jak nie mogę tak znaleźć żadnego dziecka zwykłego, no to może wezmę się za niezwykłe, bo skoro się godzą na zdjęcia, skoro godzą się udzielać wywiadów, no to może mnie też się poszczęści. I najłatwiej było mi dotrzeć do Niklasa Franka, ponieważ on jest najbardziej popularny. On wydaje książki, one były w Polsce opublikowane, on udziela wywiadów. Wiesz, to też mógł być strzał w kolano, dlatego że przez to, że jest taki popularny, to on jest po prostu powszechnie znany, przynajmniej w niektórych kręgach. Ale ja się nigdy tym nie przejmuję, bo uważam, że zawsze można temat ugryźć jakoś z innej strony. Więc chociaż był opisany z tej strony, to może ja go opiszę z tyłu. Więc napisałam do jego wydawnictwa i powiedział, on mi odpisał, że on nigdy nie odmawia rozmów z polskimi dziennikarzami. To jest taki jego jakby obowiązek i taki swój własny obowiązek ma. Więc pojechałam do niego porozmawiać. Właśnie on jest takim negatywem właściwie, prawda, tej historii, tych wszystkich dzieci. On w czasie wojny, no to Państwo pewnie wiedzą, że mieszkał na Wawelu, myślał, że to jest ich dom rodzinny, myślał, że dama z łasiczką to jest ich brzydka ciotka, bo dama z łasiczką wisiała w gabinecie Hansa Franka i po prostu tam wchodził i myślał, że to jest, o Jezu, jaką mieliśmy brzydką ciotkę w przeszłości. No i jego życie w czasie wojny to jest rozkoszne i wszystko się kończy, jak się kończy wojna. Natomiast jednak inne dzieci, jak się kończy wojna, to już mają trochę lepiej. Bardzo ciekawym jest rozmówcą Niklas Frank i bardzo ciekawie opowiadał i wydaje mi się, że udało mi się jednak mimo wszystko właśnie opisać go trochę inaczej, choćby z tego względu, że Niklas Frank do tej pory zawsze był pytany o swojego ojca. On był tylko takim przekaźnikiem informacji o ojcu, a ja napisałam o Niklasie Franku jako takim, o nim samym. O jego dzieciństwie, o jego dorastaniu, o jego konfrontacji z rodzeństwem, no bo on jest jako jedyny, Hans Frank miał pięcioro dzieci i on jako jedyny z rodzeństwa przeciwko ojcu stanął, co też to się nie podobało nie tylko rodzeństwu, ale także Niemcy nie pochwalali tego, jak książka się okazała w latach 80. To jeszcze żyli ci Niemcy, co byli dorośli w czasie wojny, więc też spotkał się z potępieniem. Oczywiście nikt nie pisał do Niklasa, oj,
przecież tata był takim dobrym nazistą, chociaż przecież pewnie pełno było takich, co tak myśleli, tylko pisali mu, że nie kala się pamięci ojca, jakikolwiek on by był. Więc tak to obchodzili. Natomiast co do Mischlinga, czyli do Misia Elawika, ten temat dostałam od Janka Daniluka, historyka od nas z uniwersytetu, bo chyba napisałam do niego, bo szukałam tematu gdańskiego. I napisałam do niego, czy, no bo on siedzi, prawda, w tematyce wojennej, więc zapytałam, czy nie chodziło w ogóle o jakiś temat związany z dzieckiem w czasie wojny w Gdańsku. A on napisał, że jak coś mu przyjdzie do głowy, to powie, i to mu nie przyszło, ale napisał do mnie, że wyszły właśnie wspomnienia Misia Elawika, chłopca, znaczy mężczyzny, który urodził się w Königsbergu i był synem Żydówki i Niemca. I mi się to wydawało szalenie ciekawe, chociaż owszem, wyszły jego wspomnienia, ale to tylko pomaga mi potem wzmocnić historię jego, to nie przeszkadza. I pomyślałam sobie, to musi być szalenie ciekawe, bo kim on bardziej był w czasie wojny? Niemcem czy Żydem? Jak go traktowano? No, mnie to zafascynowało. I w ogóle też się dowiedziałam, że w ogóle losy Żydów w Niemczech jednak trochę inaczej się potoczyły. Oczywiście zanim pojechałam do niego, na to się przygotowywałam, przeczytałam dzienniki Klemperera, więc też wiele mi one pomogły. I pojechałam do niego do Stuttgartu. To była świetna rozmowa. Ten pan jest skrzypkiem. No niestety zmarł w lutym tego roku, bo on był tak 26 albo 28 roczny, więc już naprawdę był dorosłym człowiekiem. I cudowna to była rozmowa z nim. I się też dużo śmialiśmy. I to w ogóle była, i to była taka językowa, już takie pomieszanie językowe, dlatego że tak, on twierdził, że on zna dobrze angielski, bo on mieszkał przez 7 lat w Nowej Zelandii. No więc no, zna angielski. Ja twierdziłam, że ja znam dobrze niemiecki. Nie wiem, co ja myślałam. Absolutnie nie znam dobrze angielskiego, więc się porozumiemy. Zresztą on zna dobrze angielski, ten angielski znam całkiem nieźle, więc ten, a jego żona twierdziła, że nie zna w ogóle angielskiego. Okazało się tak, on tego angielskiego nie zna. Jak ja mu zadawałam pytanie po niemiecku, to on patrzył z takimi oczami w ogóle. Nie, w ogóle. Jego żona, która nie zna angielskiego, rozumiała moją intencję w pytaniu niemieckim i zadawała, tłumaczyła mój niemiecki na niemiecki i pytała mu po niemiecku. On odpowiadał i ona, która twierdziła, że nie zna angielskiego, tłumaczyła mi na angielski te odpowiedzi. No naprawdę zabawa. Głuchy telefon, ale było super. Było bardzo sympatyczne. Tak się zastanawiam teraz, czy być może nie z tego wynika właśnie też częściowo właśnie prostota przedstawionych reportaży, prostota języka i to, że udało ci się uniknąć patosu właśnie, że może jakby kluczem do tego jest właśnie nieznanie biegle języka i nie wchodzenie w dyskusję intelektualną nadmierną, gdzie już właśnie wchodzimy w jakieś konfabulacje. Nie, właśnie wchodzimy w dyskusje intelektualne, starałam się. Nie, ta prostota języka jest absolutnie zamierzona. Bardzo mi na tym zależało, żeby wycinać wszystkie takie przymiotniki niepotrzebne, żeby wycinać wszystko, bo no ja to już twierdziłam, pewnie tobie już mówiłam przy 45, czy tam przy komedzie, że ja uważam, że im coś straszniejsze, tym trzeba to prościej opisać, że treny się pisze suchymi oczami. To nie jest moja sentencja, ale bardzo ją lubię, ją powtarzam zawsze. I to nie ja mam płakać, ja nie płaczę podczas pisania tekstów. To nie ja, ja się wzruszam podczas rozmów z moimi bohaterami i tak dalej, ale jak siadam do pisania, to ja muszę to pisać na zimno. To jest moja praca, ja się nie mogę przy tym trząść i rozpadać, bo to nie ja mam się rozpadać, tylko potem czytelnik ma się rozpadać, wzruszać podczas czytania. I ja uważam, że im coś jest bardziej strasznego, to tym bardziej to trzeba upraszczać. I dążyłam do tego. To dziękuję, że tak mówię, bo znaczy, że mi się udało. Udało się, myślę, że jakby ta prostota jest bezkompromisowa i zupełnie jakby bezlitosna, nawet pozostawia nas tak, nas czytelników w zupełnej bezradności, bym powiedziała. I chyba to jest ten zamierzony efekt, prawda? Żeby odebrać ten język dziecka, tak? Które właśnie nie dodaje tej narracji. Teraz mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, czyli ta narracja chłopca jadącego czołgiem, który był zupełnie zadowolony, prawda? I to jest właśnie to, że tam nie ma jakby naddanej treści, on po prostu dobrze się bawił.
Tak, to jest w ogóle reportaż o synach pułku. I tutaj podjęłam się bardzo trudnej sztuki, czyli chciałam w ogóle to napisać z perspektywy ówczesnego dziecka, tak jakby oni, tak jakbym robiła reportaż z dzieciakiem, który żyje dzisiaj. To oczywiście jest trudne, bo ci wszyscy ludzie mają na dodatek 80 lat i dorosłość, ale mówiłam, proszę, proszę sobie przypomnieć, co pan myślał wtedy, jakby pan to powiedział, starałam się to wydrzeć. No oczywiście, że to i tak jest taka, no pewna, no taki strój jest ubrany, to nie jest prawdziwa mowa dziecięca, ale starałam się. A druga rzecz właśnie, że to było wstrząsające dla mnie, bo jednak jak zaczynałam tę książkę, to myślałam sobie, dla każdego wojna była tragedią. Nie ma tak, nie ma. Każdy wyszedł z tej wojny poraniony. Znaczy myślę, że oni tak wyszli poranieni, tylko o tym nie wiedzą. Natomiast pojechałam do synów pułków, tacy, którzy w czołgach z Armią Radziecką, wskutek pewnych zawirowań wojennych, no jeden chłopiec najzwyczajniej w świecie wpadł w środek potyczki niemiecko-radzieckiej, został ranny, ściągnęli go żołnierze radzieccy i zabrali go z sobą na wojnę. On potem został przekazany żołnierzom polskim i on wyzwalał Berlin. On był tym, który był jednym z pierwszych czołgów, które wyzwalały Berlin. I to jest absolutnie prawda, potwierdzone i to jest niesamowita historia. I ja mówię, a co było straszne na wojnie? On mówi, no proszę pani, a co mogło być straszne dla 11-latka? Myć nóg nie trzeba, uszu myć nie trzeba, szyi nie sprawdzają. Je się kiedy chce, idzie się spać kiedy chce, karabin miałem, mundur miałem. No mówi, no przecież to był sama rozkosz. Oczywiście ja myślę, że to też jest, coś, nazywa się, jest takie pojęcie psychologiczne, amnezja bólu, że przecież no on to wspomina teraz jako anegdotę, że kiedyś zasnął w kościele, przytulił się do jakiegoś żołnierza, bo tam się żołnierze do siebie przytulali, żeby się ogrzać w zimnie, ale się okazało, że się przytulił do trupa, on spał całą noc z trupem. No on to wspomina zabawnie, ale czy gdzieś tam nie ma jakiegoś smutku związanego z tym, to nie wiem. A drugi pan Gottfried Grubowski, no to on w ogóle już pełna radość, że jechał z żołnierzami radzieckimi w czołgach i w każdym czołgu jego pułk miał chyba tam, czy oddział miał 12 czołgów i w każdym czołgu miał swoją kołderkę i tam kocyk i mówi, że to było wspaniałe. Ja mówię, co tam było strasznego na wojnie? Mówi, no cacy, wszystko cacy było na wojnie. On poszedł właściwie na wojnę po to, żeby zdobyć instrument. On chciał bardzo grać. Matka nie pozwalała mu ruszać swojej gitary. Wujek nie chciał mu kupić akordeonu, bo ja mówię, jakie pan ma najgorsze wspomnienie z wojny? On mówi, no taki, że mi wujek akordeonu nie chciał kupić. No i poszedł na wojnę i wyszabrował akordeon, już jak wjechali na tereny niemieckie, co teraz są polskie, no to poszedł do jakiegoś domu i wziął. I ci chłopcy, czyli ci panowie, mówią, że widzieli gwałty na kobietach, no skoro byli, zresztą mówią, to samo robili żołnierze polscy. I potem pan jeden mówi, no może trochę mniej, bo tak chciał być patriotą, ale wszystko to widzieli, więc to gdzieś się musiało w nich odłożyć. To jest chyba jednak ta nostalgia za dzieciństwem, a to jest po prostu jedyne dzieciństwo, jakie mieli, prawda? Tak, dokładnie. To tak jest, że jakbyś nie wiadomo, jakie miał dzieciństwo, no ja mam dzieciństwo z Falowca, no co to za, obiektywnie rzecz mówiąc, przyjemność. Ale ja wspominam to fantastycznie, no bo to jest moje dzieciństwo. To chyba jakby najlepiej ta historia mi ilustruje też właśnie tytuł, Wojenka. Że jednak to zdrobnienie jest po prostu genialne w tym tytule, które pokazuje nam przecież jednak częściowo zabawa, ale jakże realna. Jak to było z tytułem? Oj, to bardzo długo myśleliśmy nad tytułem. Bo faktycznie łatwo można było wejść w patos taki z tytułem, ale też tandetę. No strasznie to było trudne i naprawdę trzy głowy, czyli mój redaktor Daniel Lis, ja i Paweł Goźliński właśnie tam z Agory myśleliśmy i mieliśmy taką grupkę na Messengerze, tam pisaliśmy sobie różne tytuły i tak naprawdę przysięgam, że to się tak wspólnie wykuwało jak ten socjalizm, że po prostu i któregoś razu to Daniel pierwszy rzucił, słuchajcie, Wojenka, i mówię, o Jezu, jakie genialne, nie? Także to bardzo trudne, tytuł to jest jedna z trudniejszych rzeczy, dla mnie przynajmniej. No, to właśnie bardzo dobrze nawiązuje właśnie do tego jakiego dziecięcej zabawy. Tak, tak, a jednak groza jest, prawda? No i tu jest o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Ja czasami mówię, że bez ostrzeżenia. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Już dużo wątków się otworzyło.
Ja chciałabym zapytać o proces twórczy. Jak to się dzieje w reportażu, w dokumencie, tak? Masz kontakt z żywymi osobami, z historiami, trzeba się jakoś zaangażować. Jak długo potem żyją te postaci, jak ich losy no, zahaczają też o twoje życie, jak długo z nimi jesteś, czy potem trudno jest się jakoś od nich też oddzielić? Ja muszę najpierw powtórzyć, żeby tutaj... Żeby ludzie na całym świecie nas widzieli. Było słychać, mam informację. Było słychać. Dobrze, Ewka, mówisz. Dobry głos masz. Więc jak to było z tymi postaciami? Wiesz, to one we mnie tkwią cały czas. Od każdej postaci coś biorę. Z każdej książki to każda z tych postaci we mnie tkwi. A jednocześnie, no wiesz, jestem dziennikarką tyle lat. Przecież pracowałyśmy razem w Głosie Wybrzeża w 96 roku bodajże. W związku z tym... ja nauczyłam się oddzielać pracę od życia, czyli to nie jest tak, że te postaci mnie wciągają i potem, tak jak aktorzy mają czasami, prawda, że grają jakąś postać, a potem nie mogą z tego wyjść i cały czas tkwią w mroku, jak grają mordercę, to cały czas tkwią w mroku tego mordercy. Ja nie. Ja po prostu robię swoje, idę dalej. Ale to, co dobre z tych postaci, albo no chociażby takie anegdoty, żeby opowiadać, błyszczeć na imprezach, to we mnie zostaje. Ja myślę, że każdy mnie jakoś ubogaca, chociaż to jest takie kościelne słowo, ale pasuje. Każdy mnie czymś ubogaca, chociażby tym, że uczę się historii, wiedzą, no na przykład... Nie wiedziałabym nic o domu Schopenhauerów, który był potem domem dziecka, teraz jest domem poprawczym, a ja teraz mam w palcu historię tego domu, więc warto się z tego cieszę. I takie drobiazgi, szczegóły, które no jakoś tak się we mnie odkładają w przyjemny sposób. Natomiast, żeby mieć jakieś smutki albo strachy, albo przy Beksińskiej było tak, że często mnie ludzie pytali, czy ten mrok Beksińskich nie wciąga. No nie, ja w ogóle ich widzę jako bardzo wesołą rodzinę. No, smutno skończyli, ale mieli wesoło w pewien sposób. Więc to nie. Czyli tak profesjonalnie. Staram się profesjonalnie. A tu pani też. Tak, chciałam zapytać, bo wspomniała pani o dzieciach basenu Morza Śródziemnego, czyli w Starej Baskowie, a czy próbowała pani również znaleźć, jakby, no, znaleźć osoby związane z dzieckiem greckim, emigracja powojenna, dzieci, teraz właściwie osoby bezpaństwowe do tej pory, a w którym mieście bardzo obecnie. Tak, ja znam losy tych greckich dzieci. Nie, ale wie pani dlaczego? Z dwóch powodów, bo ich historia zaczyna się po wojnie, prawda, a ja musiałam się skupić 39-45, a po drugie to, czy Dionizos Turis nie napisał książki o nich, więc też nie chciałam wchodzić w takie tematy, które całkiem świeżo były opisane. Tak samo na przykład odpuściłam sobie z tego powodu temat o dzieciach w obozach koncentracyjnych dla dzieci, bo takie były. Ale kiedy zaczynałam pracę nad tą książką, to ta książka miała właśnie wychodzić na dniach. No to byłoby trochę otwieranie, wyważanie otwartych drzwi. Ale oczywiście te losy są tych dzieci greckich bardzo ciekawe i też znam parę dzieci i już wnuków też nawet tych dzieci. Zachęcam jeszcze, jest czas teraz, żeby zadać pytanie. Są Państwo w grupie wybranych na sali. To może o plany na przyszłość, jaka kolejna praca, jakie kolejne grupie, to misko. No właśnie zawsze grupa mi te książki wychodzą. Nie, znaczy moje plany są takie, że ja teraz odpoczywam. Mam dziecko w pierwszej klasie liceum, więc próbuję podtrzymać na duchu. Właśnie była kartkówka ze wszystkich państw Afryki i stolic. Serio? Kto z Państwa zna stolice państw afrykańskich? Zakładając, że znacie afrykańskie państwa, nie? No. Dzisiaj była kartkóweczka z tego. Więc podtrzymuję dziecko na duchu. Ja wierzę, że ta pani ma w tym cel, bo jest fantastyczną nauczycielką, więc coś musi być. I dobra, a moje plany? Nie wiem. Szukam tematu. Coś będę pisać. Na pewno, no bo już przy pierwszych dwóch książkach to kłamałam, znaczy nie kłamałam, tylko byłam pewna, że już nigdy więcej nic nie napiszę. A teraz już nie będę kłamała, bo już mnie wciągnęło to pisanie. Więc coś napiszę, ale jeszcze nie wiem co. I teraz mam ten najprzyjemniejszy moment w życiu, który polega na tym, że sobie tak szukam właśnie, z wydawcą się kokietujemy, może to, może tamto, więc jest teraz przyjemnie. Czy ktoś jeszcze?
A tak może jeszcze o ten proces twórczy chciałabym zapytać, jak to wygląda, czy każda kolejna książka jakby zmieniła sposób Twojego pisania, czy masz plan, czy nie, czy on ulega zmianom, czy coś jakby z każdą książką nową zyskujesz? No myślę, że tak. Znaczy ja w ogóle nigdy nie piszę z planem, ja po prostu siadam i piszę, żadnych konspektów nie robię, ani planów pojedynczych, tylko piszę sobie z boku, ku pamięci, żeby nie zapomnieć, o czym jeszcze mam napisać w danym rozdziale, to się jakoś układa samo. Natomiast Rolling Stonesi od 40 lat nagrywają takie same płyty i cały czas są na topie. No już pewnie teraz nic nie nagrają, ale takie same płyty. Więc mogłabym powiedzieć, że piszę ciągle tak samo i jestem jak Rolling Stonesi. Ale nie, staram się jednak uciekać od siebie. Mi się wydaje, że jakoś tam no nie może nie lepiej, ale inaczej, piszę z książki na książkę. Przy tej książce szczególnie się starałam. I to było bardzo trudne, bo to jednak jest 12 reportaży i nie chciałam, żeby te wszystkie reportaże były na jedno kopyto. Więc raz z takiej perspektywy, raz siakiej. No to było szalenie trudne, ale też to takie... No wiesz, jak się pisze, to ja nie lubię pisać, prawda? Pisanie jest okropne, przynajmniej dla mnie. Ale potem jak się napisze, to jest przyjemnie. Chyba dlatego właśnie piszę, że dlatego przyjemnie potem. No i tutaj starałam się jednak trochę inaczej pisać niż poprzednio. I Ania zauważyła, że właśnie tutaj przed wejściem na antenę Ania właśnie powiedziała, że ta książka jest inna niż poprzednie. No to ja się bardzo cieszę, bo właśnie chciałam, żeby tak było. Jeszcze może ja od siebie zapytam, bo się uczepiłam tej tożsamości, bo chciałam zapytać, czy wszyscy bohaterowie poza panią Diną pozostali mieli równie jakby wielkie dążenie czy potrzebę jakby odnalezienia tej swojej tożsamości? No, poza tymi też oczywiście, którzy odmówili, bo nie chcą o niej pamiętać. Pytam jakby właśnie w kontekście tych badań DNA, o których wspominasz, które są teraz bardzo modne i w ogóle heritologii całej, tego, że w ogóle wszyscy poszukujemy korzeni, na co i po co i dlaczego. Różnie to było. Nie wszyscy szukali. Niektórzy szukali bardzo. Pan Artur, ten właśnie z Oliwy, to on przecież po 40 latach do matki swojej dotarł. Więc szukał bardzo, bardzo, bardzo chciał. Ale na przykład niektórzy, jak moje dzieci z Łagrów, czyli państwo z Łagrów, gdyby matki ich nie odnalazły, to by niczego im to nie zmieniło. Ale to dlatego, że oni zostali kompletnie wyprani przez system szkoły radzieckiej, w której byli do nastoletniego wieku życia, bo musieli poczekać, aż matki skończą, tutaj stawiam cudzysłów, wyrok w Łagrze i mogą odebrać. Niektórzy z nich w ogóle nie wiedzieli, że mają matki. Oni już jak byli nastolatkowie, to wiedzieli, że figura matki istnieje, że są dzieci, to mają matki, ale oni byli pewni, że ich matki zmarły jako bohaterki na wojnie na przykład. Bo im mówiono, że matki nie żyją i od sobie, a to nagle jest matka. I oni często do końca życia już tych kontaktów z matkami nie nawiązali takich silnych. Byli po prostu sobie takimi bliskimi, ale bliskimi obcymi. Jeszcze ostatnia szansa, żeby zadać pytanie. Ja w takim razie powiem na koniec, że dobrze, że powstają narracje inne o wojnie, że one uzupełniają tę mapę, tak właśnie, że to uniwersum robi się znacznie szersze, kiedy wspominamy o sprawach, których nie znamy i że być może warto, bo też wspomniałaś właśnie o edukacji swojego dziecka, o tym uczeniu się tak zwanego konkretu, dat i tak dalej, że być może warto jednak by było uczyć dzieci więcej empatii, historii, które będą od tej strony pokazywać. To jest tak ważne, co mówisz, bo tak brakuje nam w Polsce empatii. Przecież 60% Polaków popiera działania na granicy w Usnarzu. No. Z czego to wynika? Jakoś wyrwaliśmy sobie serca przez te ostatnie 30 lat? I należy pamiętać, że wojna wciąż gdzieś trwa, prawda? To jest jakby tak. To, że mamy sytuację bezpieczną. Teraz mówię do telewidzów. A co gdyby to nas spotkało? Przecież nas coś takiego spotkało. Polacy byli uchodźcami i mnóstwo razy, ale to już w ogóle nie na temat. To już w ogóle nie na temat, ale mogę. Dziękuję bardzo za książkę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję Państwu za zaproszenie.